samochodzie nad gazetą siedzi ślepy mężczyzna dużej postury po 40, ubrany w ciemne okulary, w długi prochowiec z dużym miedzianym krzyżem na szyi. Nosząc ten krzyż, ślepy chce zamaskować swoje dotychczasowe przewinienia. Ma założone przeciwsłoneczne okulary, sprawia wrażenie dziwaka, jakiejś szemranej postaci. Obserwuje osiedlowe otoczenie i po chwili wraca do lektury gazety. Rozwiązuje psychologiczny test na temat predyspozycji pracowniczych. Zaznacza odpowiedź A przy pytaniu w miejscu pracy. A. Zajmuje się swoimi zadaniami, żeby nie narazić się na problemy ze strony innych. Do samochodu wsiada ucisk, młodszy od niego mężczyzna o podejrzanie skupionym wyrazie twarzy. Jest ubrany w skórzaną kurtkę z podszewką z ocelota. Gniłeś się, ucisk. Jak doniosę szefowi, to obetnie ci premię. W pracy nie ma miejsca na prywatne interesy. Ucisk sięga za pas po pistolet i przeładowuje go. Ucisk nie porozumiewa się z otoczeniem werbalnie, lecz ma swoje karty słów. To w ogóle wiesz. Może tak. Tak. Nie ma premii za nadzór. Przekręcam kluczyk. Okej. Okay. A to ostrożnie odjeżdża z podjazdu. Paliwo oszczędzam, już mi nie zwracają kosztów dojazdu. A wóz służbowy. A wóz służbowy. Co może znaczyć wóz służbowy? Może być strażacki. A wóz służbowy. Możesz popatrzeć tylko na mnie, tylko popatrz. A wóz służbowy to jest kurde w warsztacie. Gwarancja się kończy, ciężkie czasy. Nie warto było zeznawać, kasjer. Wiesz, że z tej spółki wychodzi się tylko w trumie. Coś tam mamy jeszcze pod nosem. Coś tam... Co tam robisz? Co tam robisz? No, dalej mamy oczy. Zupełnie robisz. Tak. Ostatnie słowo. Zabicie mnie, nic wam nie dasz. Wiesz co, a tu powinno być tak, że... O, już wiem co. Że on stoi, że... Cyk. Ostatni papieros. A tak, w tym, prawdziwy romans, tak. No. Zabicie mnie, nic wam nie da, wszystko wam powiedziałem, wszystko. Z powodu kryzysu redukują personel. Przetrwają tylko najlepsze szczury, a ja muszę z czegoś żyć. Nie trać nadziei. Potrząsaj drzewem, to zawsze coś spadnie. Czak wykonuje kops po obrotu i zniknie. Tak sobie zwyczajnie? Tak sobie zwyczajnie. Pilotem włącza salce i rozpoczyna z bosem taniec. Bos zaczyna coraz chętniej tańczyć. Prowadzi ją wprawnie, obraca ją wokół siebie. Sam wykonuje obroty. Amanda obrócona do niego plecami, zniża się w trakcie tańca w dół. Ucisk wodzi za nią wzrokiem. Żeby nie o co innego chodzi, wiesz o tym? Nie, ja musisz w dół. Ale plecami odwrócona w dół. Plecami do kamery! Co? Do kamery, w dół. W dół. Idzie kamerą. Nie, ja nie chcę z kim tworzyć tej sceny. Po prostu nie możesz oddać się emocjom tańca salsy w trakcie tego. Czy dla ciebie umotywowanie tego w dół jest trochę dziwne, tak? Znaczy inaczej, pokaż mi. To ja ci pokażę na to. Nie, tu jesteś boss, tu jest kamera. No, ja. Jesteś zarządzeniem, boss, tak, schodzisz na to. I kamera ma tylko truje głowy i mnie. Zaniedonego. W tym, że co chodzi, czy jeszcze jest to dla ciebie zbyt odważne, czy... Jak to? Przecież to jest wszystko tak. Zostaje właściwie, to jest tutaj na mnie, nie, że ja... No tak, że ty jesteś w ekstazie. Jestem tak stały. Amanda wrócona do niego plecami, ale ty jesteś... No dobrze, niech będzie. No to było, że on plecami jest obrócony. Bo chodziło o coś takiego, taki jak gdyby striptease wykorzystujesz w faktorach taką rurę. O tak się odciekasz. Nie, pokaż. Odwracasz się od niego. No pokaż mi, co mam wykonać, tylko mi to jest z Jackiem. Odwracasz się tyłem do Jacka. No. Coś takiego. Żarujesz go, prawda? Czyli dobrze kręcisz. Tak, dobrze. Tutaj.
tylem plecami, prawda? Do niego. Ale do mnie do kamery. Do ciebie, Jacku. Wijesz się wokół Jacka. Ja za rurę robię, rozumiesz? Gdyby podążał za przeżywającym banana uciskiem, wpada na fila. Szefie, ja muszę ci coś powiedzieć. Silencję! Bo zwręcza mu plik zdjęć młodej dziewczyny. Tym razem tego nie spieprz. Tylko i zadanie. A ty! Nie potrzebuj. Do stolika dosiada się Ulbisk ze swoim piwem. Wiesz co, a dlaczego on się właśnie... To jest dobre jakby właśnie tak, że... Przez pół sali. Ty! Hej, hej! Nie podsłuchuj! A ty mówi, co? Nie podsłuchuj! Spieprzyłeś z kasjerem! To przypilnuj teraz naszych akcji internetowych! Aukcji! Amanda! Odprowadź ślepego. Tak, nie robimy tego. Zauważamy obserwującego ją przez ogrodzenie ślepego. Z ogrodzenia, który, mrużąc oczy przez drobnetkę, usiłuje porównać sylwetkę dziewczyny ze zdjęciem w kieszeni. Ktoś z ogrodzenia przygląda się poczynaniom ślepego. Ślepy wchodzi przez bramę, idzie prosto w kierunku Sary i zachodzi o... Przykładaj do pleców pistolet. Idź prosto, nie odwracaj się, będziesz cała. Ja myślę, że nie spodziewała się. Sara wykonuje polecenie, grzebiąc przy torebce, obraca się i z furią wciska w nią ślepego. Ała! Ucieka. Ślepy odrzuca torbę i biegnie za nią. Chwyta ją za przegub ręki i prowadzi dalej na muszce. Obserwując całą sytuację. Ktoś wyrzuca skórkę od banana, dokładnie, bo mała kasa. Ślepy podąża za Sarą, cały czas trzymają na muszce, uderza w gałąź i przewraca się. Ja uciekam. Sara ucieka. Ślepy podnosi się i próbuje ją dogonić. Sara dobiega do bramy, szamota się z nią, nie mogą się jej otworzyć. Dobiega do niej ślepy, który już jest wykończony. Chwyta ją za rękę i kopniakiem otwiera bramę. Ktoś obserwujący całą sytuację rusza w jej kierunku. Ten nagle się pojawia. Pojawia. Odbijam. Ślepy, zwariowałeś? Ucisk? Ucisk, zwariowałeś? Zwariowałeś ucisk? Jesteś na wylocie. Jesteś na wylocie, pojebał. Pojebał cię? Ucisk kopie ślepego w nogę i powala łokcie. Ślepy pada. A teraz patrzę na twój klub. Ucisk zabiera Sarę i prowadzi ją do samochodu. Ucisk. Otwiera bagażnik. Wraca dziewczynę, ślepy podnosi się. Ojej, Maria, mój krzyż!